Witam Państwa serdecznie, dzień dobry na spotkaniu w Oleśnicy. Oczywiście jesteśmy praktycznie bezpośrednio po bardzo dużej akcji w wczorajszym bytowie w firmie Drutex, które dotyczyły powiedzmy bardzo dużego rozmiaru prowadzonych czynności działań przez Biuro Rutkowski. Niemniej jednak są sprawy zwykłych ludzi, którymi się również zajmuje. I tutaj przypadek pani Barbary jest przypadkiem takim stricte, można powiedzieć, ludzkim, gdzie Biuro Rutkowski zainteresowało się i podjęło czynności, podejmuje czynności w tym kierunku. Ja myślę, że może pani Barbara opowiedziała o swojej historii, przedstawiła się tutaj państwu, jak również zdarzenia, które były odnotowane przez dziennikarza, redaktora naczelnego Patriot24.net, pana Roberta Rybińskiego, który zajmuje się tym przypadkiem od dłuższego czasu. W związku z tym chciałbym, żeby pani tutaj przedstawiła się państwu i opowiedziała pokrótce swoją historię. Proszę usiąść. Pani usiądzie. Nazywam się Barbara Rybińska. Jestem matką i babcią. Matką syna Mariusza, synowej, teściową synowej Michaliny. I babcią i byłam rodziną następczą do mojego wnuka. Moja synowa... Oczywiście musicie państwo wiedzieć, że pani przez wiele lat wychowywała swojego wnuczka i praktycznie można powiedzieć, odniesienie było na zasadach, na prawie jakiejś dziecka. Ja może to powiem. Bardzo proszę. Pani powie, dlaczego pani była rodziną zastępczą? Moja synowa wyjechała w 2013 roku do pracy do Holandii, gdzie była tam 3 tygodnie. Podczas pobytu w Holandii ona wyjechała z sąsiadką, koleżanką mojej córki. Po prostu zdradzała syna, śpała, piła. Po 3 tygodniach wróciła. Mój syn się dowiedział, przypadkiem przez telefon złapał, że synowa ma kochanka. Pokłócili się. Jak to moja synowa? No, syn miał się rozejść, kazał jej wyjść z domu. Synowa ubłagała mojego syna. Postanowili się wyprowadzić. W 2013 roku się wyprowadzili. To trwało, można powiedzieć, przez 2,5 roku. Wprowadzali się do mnie, wyprowadzali się. Tylko dlatego, że ja już teraz, to już dokładnie, już wiem dlaczego. Powodem tego było, że moja synowa cały czas piła, cały czas śpała, cały czas zdradzała syna. Syn popadł, żeby po prostu ją pilnować. Był i jest do tej pory mocno zakochany w swojej żonie. Musiał zrezygnować z pracy zawodowej, po prostu zaczął kraść. Zaczął mieć z prawem do czynienia. I żeby od tego prawa uciec, cały czas mój kochany synuś powracał do mamusi, trzykrotnie z żoną, czwarty raz sam, rzekomo, że się rozejdzie. Cały czas, można powiedzieć, od samego początku były to tylko obiecanki, że się zmienią, że się poprawią, że się wszystko stabilizuje. Niestety się to tak nie stało. W 2016 roku mój syn, mieszkając u mnie, dalej sobie z żoną, można powiedzieć, baraszkował, twierdząc mamusi oczywiście, że on się rozchodzi i tak dalej. W maju uległ wypadkowi motorowemu. Dlatego, że moja synowa po prostu już mieszkała u córki w Niołicach, niedaleko, bo to jest 6 km mojego męża córki, którą też wychowywałam. Mój syn trafił do szpitala w bardzo poważnym, ciężkim stanie. Miał ściskaną nerkę, pękniętą. Codziennie jeździłam do syna, pomagałam, wspierałam. Sam syn na życzenie sprowadził sobie żonę.
już tam tutaj, że to przeprowadziłam tylko pani. Pani Barbaro, ale byśmy chcieli tutaj Państwu, bo tak opowiadać tak. możemy bardzo długo. Chcielibyśmy, tak. żeby Pani powiedziała, jaki jest problem czysto merytoryczny w tym momencie, jeżeli chodzi o Pani sytuację. Jak wygląda sytuacja na dzień dzisiejszy, jaki jest status quo? Powiedzmy, Pani w relacji z wnukiem, Pani w relacji z synem i synową. Tak, bo to jest bardzo istotne. Tutaj redaktor naczelny ostatnio był na procesie sądowym, gdzie toczy się w tym momencie. Z moją synową ani synem absolutnie się nie zgodzi. Powodem jest tego, że podczas kontaktu dochodzi do różnych sytuacji. Dziecko było bite, dziecko było ugodzone, dziecko było przywiązywane do nóżki, gdzie miało ranę, gdzie przedstawiała dokumenty w sądzie, oczywiście. Proszę powiedzieć w tym momencie, jak sytuacja wygląda, jeżeli chodzi o status dziecka. Czy dziecko jest przy pani, czy dziecko jest pani odbierane? W chwili obecną, od 23 stycznia, dziecko przebywa, zostało chamsko, można powiedzieć, chamsko, zabrane po prostu od mojej córki, bo ja jeszcze byłam w sądzie. Zabrane zostało przez matkę. Syn natomiast przyjechał do mnie do domu, twierdząc, że synowa zaraz przyjedzie z nim, że rzekomo dziecko ma chore gardło i będą musieli dać książeczkę, bo będą musieli zabrać dziecko do lekarza, do szpitala. Z tego co mi wiadomo, u lekarza nie byli, w szpitalu nie byli. Kontaktu po prostu no, nie mam. Ale nie proszę powiedzieć, czy dziecko w tej chwili jest, czy wnuk jest czy z nimi, czy z pani? Jest z rodzicami. Z rodzicami, jest tak? I teraz pani walczy o to, żeby ten wnuk był w dalszym ciągu wychowywany przez panią. Tak. Jaka jest na dzień dzisiejszy decyzja sądu rejonowego w Oleśnicy? Decyzja sądu jest taka, że dziecko ma zostać przy rodzicach. Pani nie zgadza się z tym postanowieniem sądu. Czego się pani obawia, jeżeli chodzi o formę wychowawczą dziecka, czy o to, że jaki jest w ogóle stosunek dziecka, no bo to jest duży chłopak już. Czy dziecko chce być z panią, czy chce być z rodzicami? Bo to jest również bardzo istotne i bardzo ważne. Dziecko chciało być z nami, ze mną i z mężem, bo wspólnie z mężem byliśmy rodziną zastępczą. Natomiast dziecko było cały czas zastraszane i wmawiane mu, że on musi mówić tak, jak oni chcą, że ma mieszkać z rodzicami. Dziecko było przesłuchiwane w sądzie dwukrotnie. Jako małoletnie dziecko uważam, że to było niestosowne, bo siedmioletnie dziecko nie ma prawa, nie powinno się wypowiadać, można powiedzieć, na swoim losie bycie, nie wiedząc tego, co dziecko czeka. Pani nie zgadza się, mówiąc krótko, z tym postanowieniem sądu, który jest. Ja może bym, przepraszam bardzo, ja może bym poprosił tutaj pana redaktora, żeby przedstawił Państwu zdarzenie z sądu, które miało miejsce 23 stycznia właśnie, kiedy obserwowaliśmy proces tutaj w sądzie rejonowym w Oleśnicy. Oczywiście będziemy Państwa informować o kiedy teraz ma być, został wyznaczony już termin kolejnego posiedzenia sądu, czy... W tej chwili sprawa została przez mojego adwokata do Wrocławia odesłana. Teraz w Wrocławiu dostałam zawiadomienie w poniedziałek, że sprawa została przekazana do sądu w Siebnicy. My oczywiście będziemy Państwa informować o terminach tych posiedzeń sądu. Jeżeli będziecie zainteresowani, wtedy będziecie mogli uczestniczyć w tych posiedzeniach. Bardzo proszę. Natomiast 23 stycznia zostałem zaatakowany w sądzie tutaj w Oleśnicy przez właśnie pani syna. Mamy film tutaj, została wezwana policja. Policja zakuła w kajdany pani syna. Został mi zniszczony sprzęt nagrywający. Sprawę bardzo poważnie prowadzi tutaj policja w Oleśnicy i wartość straty jest wyceniona na ponad 1500 zł. I po powrocie, tutaj widzicie Państwo, to jest moment wyjścia z sali z rozprawy rodzinnej. Policja przechwytuje pani syna właśnie po ataku na mnie, zakuwa go w kajdany i wyprowadza na komendę, wywozi celem wyjaśnienia agresji na terenie sądu. Pytanie jest, jak to się dzieje, że w sądzie rodzinnym czy w Oleśnicy można dokonywać przestępstw? Sędzia nie zareagowała, ta, która prowadziła sprawę rodzinną. Taki atak, którego świadkiem byli uczestnicy tego procesu,
nie był elementem interesującym dla pani sędzi, więc wychodzi na to, że wolna Amerykanka jest tutaj, jeśli chodzi o wymiar sprawiedliwości, Oleśnicki. Widzimy tutaj, pan będzie zatrzymany za chwilę w kajdany. Został uznany za człowieka agresywnego. Jednocześnie jego żona tutaj aktywnie uczestniczy w tej całej czynności i również wspiera go w całej sytuacji. Natomiast po powrocie z policji sąd przyznał właśnie tym państwu opiekę nad tym chłopcem, dla którego pani Barbara stanowi ostoję bezpieczeństwa, rozwoju, edukacji, bo tutaj jesteśmy z panią Barbarą od wielu miesięcy w kontakcie. Chłopiec, kiedy był, pani Barbara miał lekcję odrobioną, był przygotowany do szkoły, a kiedy wracał do rodziców, mówi, że tam jest fajnie, bo on się nie musi uczyć, ma gry, ma telewizor i właściwie nic więcej jest mu do szczęścia nie potrzebne. Oczywiście istotną sprawą jest również samo zachowanie tutaj syna pani Barbary, ponieważ no, jeżeli on tak zachowuje się agresywnie w sądzie, gdzie są świadkowie, zadajemy sobie pytanie, do jakich aktów przemocy i terroru może dochodzić w domu, jeżeli jest sam i nie ma świadków. W związku z tym no, na to pytanie również powinien sobie odpowiedzieć tutaj czy wymiar sprawiedliwości, odnosząc się do stanu faktycznego, jaki jest dzisiaj. Także jeżeli państwo macie jakiekolwiek pytania, bardzo proszę o zadawanie. Wojciech Proszkowski, Oleśnica. Ja chciałbym zapytać, pani jest mieszkanką Oleśnicy, czy tutaj z którejś miejscowości nieopodal Oleśnicy? Pani poda jeszcze swoje nazwisko, bo państwo... Tak. Ja nie słyszę. Pani ma wadę słuchu, czy pani jest mieszkanką Oleśnicy, czy pani mieszka pod Oleśnicą? Ja mieszkam między Sycową a Oleśnicą, w Jadowym Moście. Pani również przedstawi, poda swoje imię i nazwisko, tak, żeby państwo mieli do publikacji. Barbara Gorlicka. Gorlicka Barbara. Lat 54. Jeżeli państwo macie jeszcze jakieś pytania, bardzo proszę. Jeżeli nie macie państwo pytań, będziemy państwa informować o dalszych losach dziecka i pani, my ze swojej strony. Natomiast będziemy niebawem również w Oleśnicy, ponieważ zgłaszają się do nas osoby pokrzywdzone, jeżeli chodzi o Józefa bodajże K, który jest lokalnym deweloperem. Jest wiele osób, które są pokrzywdzone. W związku z tym, jeżeli są jakiekolwiek osoby pokrzywdzone działalnością Józefa K, który również zajmuje się lichwą, w tym momencie ma być budowane jedno z osiedli w Oleśnicy, prosimy o bezpośredni kontakt na telefon alarmowy biura Rutkowski 600 007 007. Powtarzam, 600 007 007. Natomiast w tym przypadku pani Barbary będziecie państwo przez nas informowani o posiedzeniach sądu i o dalszych losach dziecka i pani Barbary. Jeszcze chciałbym jedną rzecz dodać, bardzo istotną, jeśli chodzi o sprawę pani Barbary i wymiar sprawiedliwości, który tutaj decyduje o tej całej sytuacji. Pani zgłosiła właśnie element związany z nogą chłopca, który policjant stwierdził, że to dziecko było przywiązywane najprawdopodobniej podczas wizyty u rodziców żyłką, tak żeby nie mogło się swobodnie poruszać. Lekarz, orzecznik sądowy, biegły stwierdził, że on wydaje opinię na temat tak drastyczny, jeśli chodzi o rozmowę ze świadkami. Nie wykonał badania medycznego i wydał decyzję dla sądu, że wszystko jest w porządku, bez właśnie przeprowadzenia tego analizy medycznej tego przypadku. Ja bardzo państwu dziękuję za poświęcony czas dla nas, także tak jak powiedziałem, jeżeli będą kolejne sprawy, z pewnością będziemy się z państwem komunikować. Natomiast bardzo bym uprzejmie prosił o podanie swoich imion, nazwisk, nazwy redakcji, numeru telefonu komórkowego, jak również adresu.